Jest poniedziałek, 19 marca. Uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Scena z dzisiejszej Ewangelii opowiada o człowieku, który z powodu swojego posłuszeństwa Bogu został nazwany sprawiedliwym. Przyglądnij się Józefowi, mężowi Maryi, jak Bóg przemienia jego rozterki i usuwa wszelką niepewność. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub, ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi, z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od zdania, które kończy rodowód Jezusa. Rodowód ten skrywa tajemnicę, Boży zamysł, który prowadził ludzkie sprawy na długo przed zaślubinami Maryi i Józefa. Bóg wybrał kobietę, aby móc się objawić. Ukrył w niej swoje słowo. To słowo pięknie dojrzało i przyniosło wspaniały owoc dzięki trosce Józefa.
Gdy Józef uświadamia sobie trudną sytuację, wciąż niewiele wiedząc i jeszcze mniej rozumiejąc, obmyśla plan ratowania Maryi. Jednak Bóg pomaga mu spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Daje światło, które rozświetla mrok. Bóg może przeprowadzić cię przez wielkie wyzwania wiary. Jednak trzeba mu pozwolić, by uczył cię ufności w małych, codziennych rzeczach. Słowa anioła usuwają obawy i otwierają przed Józefem zamysł Bożego planu. Ma nadać dziecku imię Jezus, które znaczy Bóg zbawia. Gdy decydujesz się na posłuszeństwo Bogu, może On dokonać w twoim życiu rzeczy, których nigdy byś się nie spodziewał. Proś o odwagę bycia posłusznym. Jakub, ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi, z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Podziękuj Bogu za to, że Jego zamysły przekraczają twoje myśli i rozumienie. Proś o to, aby pozwalał ci coraz lepiej rozpoznawać, jakie jest twoje miejsce w Jego wielkim planie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.